Siemanko wszystkim, dzień dobry. Bangkok, dzień trzeci, ostatni. Także walizki pomału spakowane, ale jeszcze cały dzień przed nami. Na początku park Lumpini. Tam będziemy mogli spotkać warany. Później relaks, czyli shopping. Lecimy do centrum MBK, gdzie można kupić wszystko od podróbek, po rzeczy oryginalne, po pamiątki, po jedzenie, wszystko. Takie duże, duże centrum handlowe. Jest to bardzo blisko naszego hotelu, więc wieczorkiem po prostu wracamy po walizki i prosto na lotnisko. Pół doby żeśmy sobie przedłużyli nasz pobyt, kosztowało to około 300 zł. Uważam, że warto, bo się jeszcze wykąpiemy przed długim lotem. Cóż, zapraszam na odcinek. Jesteśmy na miejscu. Katarzyna śmieje się, że malują trawę, pewnie na jakiś event. Szukamy waranów, może znajdziemy. Ale generalnie to jest tu wielkie poruszenie. Wszystko sprzątają, polewają jezdnię wodą, czyszczą z błota. Coś się pewnie będzie działo. Lumpini Park to jest park typowo miejski. To nie jest jakaś specjalna miejscówka, do której kupujecie bilet wstępu i wchodzicie, żeby sobie warany zobaczyć. Skąd one tu się wzięły i dlaczego sobie upodobały to miejsce, tego nie wiem, ale jest to tradycyjny park miejski, gdzie można przyjść po prostu, poczytać książkę, lekko się ochłodzić i pójść dalej. Warany nie są groźne, boją się ludzi, ale potrafią ugryźć, więc lepiej za blisko nie podchodzić. Ale najważniejsze, że nie ma kłopotu, żeby je tutaj po prostu spotkać. Jest ich bardzo dużo, nawet, o, nie wiem czy będzie widać, ale jeden tam się czai już na brzegu.
Lumpini Park, kolejny must have, jeśli chodzi o Bangkok, przynajmniej moim zdaniem. Teraz idziemy się nieco ochłodzić do centrum handlowego MBK, pokupować sobie pamiątek oraz rzeczy na drogę. No i będziemy się pomału żegnać z tym urokliwym miastem. Na pierwszy ogień Dongdongki, czyli japoński hipermarket, delikatesy, ale ceny też odpowiednie. Dziwnie, na zewnątrz 30 stopni, a w sklepie świąteczna muzyka. Byłem pewny siebie, wejdę, pokażę wam porządne centrum handlowe, największe jakie widziałem, ale jestem totalnie pogubiony. Są tu piętra, są tu jakieś strefy, nie wiem gdzie iść po prostu. Także ogarniamy pamiątki jak się uda i uciekamy stąd, bo no nie starczy dnia, żeby to obejść po prostu. Już nie wspomnę o kręceniu. To jest tak naprawdę moim zdaniem coś pomiędzy bazarem a centrum handlowym. Piętro wyżej możemy kupić oryginały, tutaj możemy kupić repliki. Tak jak ja przed chwileczką kupiłem sobie Ray-Bany za 450 batów, ale innych nie noszę, bo jak już wspominałem, na każdych wakacjach ktoś musi mnie po prostu zniszczyć.
staram się niczego bezczelnie nie nagrywać, ale na przykład za moimi plecami fajne torebeczki za ułamek ceny. Centrum Handlowe nagabują nas do zakupów jak na targu. Bardzo fajne koszulki, ale już nie ma czasu ani siły, żeby tego mierzyć. Nie chodzi o to, że to jakieś fajne podróby Nike'a są czy Adidasa, albo po prostu bardzo fajne wzory. Ale mówię, to by trzeba było na cały dzień przyjechać. Mamy pamiątki. Kupiłem okulary. Cel osiągnięty. Wracamy do hotelu. Ostatnie minuty w hotelu, spakowani, nieco nerwówka na powrocie, żadna taksówka nie chciała nas zabrać spod centrum, albo nie mogła. Wróciliśmy BTS-em, także wszystko na ostatnią chwilę, a miało być tak spokojnie. Idziemy się wymeldować i lecimy na lotnisko. No i szybko zleciało. Już lotnisko, idziemy odprawić bagaże. Pan przyjechał po nas o czasie. O tej porze w stronę lotniska nie było korków. Ale generalnie jakbyście planowali podróż do Bangkoku, do Tajlandii, to bym celował w niedzielę, bo wtedy oni nie pracują i na drodze jest puściutko. Tak jakby nagle miasto umarło. Lotnisko w Bangkoku. Międzynarodowe oczywiście, to kolejne centrum handlowe, bardzo duże. Szukamy naszego gate'u. Później gdzieś się pobudzimy troszkę tutaj. Mamy jakieś 2 godziny. No i co kochani, ja myślę, że droga powrotna nie będzie niczym ciekawsza, ani inna. Także zakończymy tutaj naszą opowieść wakacyjną. Dzięki, żeście przebrnęli przez wszystkie odcinki. Dziękujemy za komentarze, kciuki w górę. I do następnej podróży.